Ważne jest, aby pamiętać, dlaczego Franciszek wymyślił szopkę, rozumieć jej znaczenie, aby nie zredukować jej do zwykłego wydarzenia folklorystycznego. Franciszek chciał przedstawić na żywo narodziny Jezusa, aby wzbudzić w braciach i ludziach emocje, czułość wobec tajemnicy Boga, narodzonego z Maryi w stajni i złożonego w żłobie. Chciał nadać konkretność temu przedstawieniu. Nie obraz, nie figury, ale ludzie z ciała i kości, aby rzeczywistość wcielenia była widoczna. Celem żywej szopki jest rozbudzenie w sercach zdumienia wobec tajemnicy Boga, który stał się dzieckiem.